Cześć! Przed tobą kilka newsów ze świata krypto z ostatnich dni. Cointelegraph podaje, że MicroStrategy, czyli firma Michaela Saylora, planuje sprzedaż akcji o wartości 750 milionów dolarów, prawdopodobnie po to, aby kupić więcej bitcoina. W zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 1 sierpnia MicroStrategy ogłosiło, że zawarło umowę z trzema firmami dotyczącą sprzedaży akcji. MicroStrategy oświadczyło, że wpływy z tej sprzedaży mogłyby zostać wykorzystane do ogólnych celów korporacyjnych, w tym nabycie większej ilości bitcoina oraz jako kapitał obrotowy. Firma założona przez Saylora posiada obecnie 152 800 bitcoinów o wartości 4,5 miliarda dolarów przy obecnych cenach. W drugim kwartale dodano 12 333 bitcoiny, a w lipcu kolejne 467. Cena bitcoina wzrosła o prawie 2% zaraz po tym ogłoszeniu. Tymczasem akcje MicroStrategy znacznie skorzystały na trwającym rajdzie bitcoina, wzrastając niemal o 200% od początku tego roku. Według danych z Google Finance akcje firmy wzrosły ze 145,02 dolara za akcję 3 stycznia do 434,98 dolara w chwili publikacji tego tekstu. Bein Crypto podaje, że Analytics Wells Fargo przewiduje, że cena XRP może wzrosnąć nawet do 500 dolarów. Shannon Thorpe przewiduje, że cena XRP może wynieść między 100 a 500 dolarów i to w przeciągu najbliższych 4 do 7 miesięcy. To, biorąc pod uwagę obecną cenę, oznaczałoby zyski dla inwestorów w wysokości od 14 200% do 71 400%. Thorpe argumentowała, że obecne modele prognostyczne dla XRP są wadliwe, ponieważ nie uwzględniają zewnętrznych warunków ekonomicznych podczas prognozowania szerszej adopcji, która mogłaby wpłynąć na cenę XRP. Zaproponowała ona pewne porównanie do międzynarodowego systemu rozrachunkowego SWIFT, które daje dość otrzeźwiający wgląd w potencjał XRP. Zakładając, że Ripple zdobędzie 30% dziennych transakcji o wartości 7 bilionów dolarów przetwarzanych codziennie przez SWIFT, wykorzystanie XRP wzrosłoby do 2,1 biliona dolarów. Aby dokonać swojej prognozy, Thorpe skupiła się na cenie, jaką XRP musiałoby osiągnąć, aby zapewnić wystarczającą płynność i przestrzeń na rynku. Wzięła pod uwagę globalne banki, aktywa giełd kryptowalutowych, spalone XRP, a także tokeny przekazywane bankom, deweloperom i indywidualnym inwestorom. Jeśli aktywo osiągnęłoby wartość między 100 a 500 dolarów w ciągu 4 do 7 miesięcy, jego płynność może wzrosnąć do wartości między 5 a 25 bilionów dolarów przy założeniu minimalnej podaży tokenów w wysokości 50 miliardów. To dałoby rynkowi przestrzeń, umożliwiłoby wzrost aktywa, a także zapewniłoby, że żaden pojedynczy podmiot nie będzie musiał posiadać miliardów tokenów. Jeśli uważasz ten materiał za wartościowy, polub go i zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco z nowościami ze świata krypto. Watcher Guru podaje, że pojawia się nowa gra oparta na blockchainie Bitcoina. Nowa platforma rozszerza zastosowanie Bitcoina poza handel i inwestycje poprzez budowanie gier na blockchainie Bitcoina, a także oferuje wypłaty za osiągnięcia i nie tylko. New Bitcoin City, uruchomione w zeszłym tygodniu, zawiera gry typu casual, planszowe czy strategiczne, które dostępne są zarówno w wersji webowej, jak i mobilnej. Oprócz tego platforma oferuje aukcje NFT oraz własny rynek. Do tej pory aplikacje DeFi Bitcoina ograniczone były do jego stokenizowanych wersji na innych łańcuchach, takich jak Ethereum czy Solana, ale dzięki wprowadzeniu standardu Bitcoin Request for Comment, czyli BRC20, deweloperzy mogą emitować tokeny i budować aplikacje DeFi w sieci Bitcoina, co spowodowało wzrost rozwoju NFT czy memcoinów na głównym łańcuchu Bitcoina. Jak mówi jeden z deweloperów New Bitcoin City, zespół chce uczynić Bitcoina jak najbardziej powszechnym, a także wykorzystywanym do znacznie szerszych zastosowań niż tylko jako waluta. Choć gry oparte na blockchainie zyskały na popularności w ostatnich latach, to gra oparta na Bitcoinie może mieć potencjalne wady, takie jak wolna prędkość transakcji na łańcuchu. Zespół znalazł jednak na to sposób i utworzył NOS, czyli sieć warstwy drugiej, używając wirtualnej maszyny Ethereum, czyli EVM, a to z kolei daje możliwość korzystania ze smart kontraktów. Warto też zauważyć, że gry oparte o blockchain często nie są tak bardzo dotknięte wahaniami rynku, ponieważ gracze angażują się bardziej sportowo czy rekreacyjnie, a zyski, choć nadal istotne, schodzą w tej branży na drugi plan. Czy chcesz kupić lub sprzedać kryptowaluty za gotówkę?
Zapraszamy do stacjonarnego kantoru, którego biuro znajduje się na poziomie minus 1 hotelu Marriott w Warszawie. Zapewniamy przyjazną atmosferę i 100% dyskrecji przy wymianie kryptowalut. Na hasło TUK prowizja od wymiany wyniesie jedynie 2%. Przed przyjazdem umów się z nami przez telefon lub e-mail. Zapraszamy! Dzięki za wysłuchanie! Po rozwinięciu opisu tego filmu znajdziesz różne przydatne linki, w tym m.in. tuk.pl, skąd szybko trafisz na najważniejsze platformy, takie jak chociażby SimpleSwap, gdzie błyskawicznie dokonasz zamiany kryptowalut bez zbędnych kroków nawet pomiędzy różnymi łańcuchami. Znajdziesz tu także największe na świecie giełdy kryptowalut, takie jak Bybit, gdzie nie tylko możesz handlować kryptowalutami w sposób tradycyjny, ale także tradować z wykorzystaniem aż 125-krotnej dźwigni. Dla korzystających dźwigni Bybit oferuje także bonusy w postaci voucherów pieniężnych, a ich wysokość zależy od Twojego zaangażowania. Znajdziesz tu także giełdy zdecentralizowane, czyli potocznie DEXy, a także sekcję poświęconą poradnikom. Jeśli masz jakieś pytania, to zachęcam do dołączenia do grupy Kasa z Neta na Telegramie. Dzięki za uwagę i do następnego!